Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 2020, no i oczywiście kontynuacja, czyli dzisiaj przed wami wyścig 50% na torze Węgrzech. Słuchajcie, sezon numer 1, Grand Prix numer 2 Polskiej Ligi Pomykaczy. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda, a ja już teraz bardzo gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w sesji wyścigowej, czyli 50% na torze w Węgrzech, sezon numer 1, drugie Grand Prix Polskiej Ligi Pomykaczy. Zapraszam. Sunąłem na szybko. Nie, jedziemy. Jedziemy formujące. Dobrze, nagrzejemy sobie opony, a nie. Dobre jest, nie denerwuj się. O Jezu. Pięć pójdziemy na ten, chodź na Max 2. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't have any. Piechu z kim idzie? Angie zaraz się stuknie. Jak tak będziesz robił? No dobra, jedź, bo jeszcze mnie stukniesz. Jak tak by będę robił. Albo ty mnie. Ja ciebie nie stuknę, bo ja. Nie. Jestem bezpiecznym kierowcą. Tak. Nie jak Robert Kubica. No, ale dobra. Ale ty możesz mu przestać prześladować? My, Angie, mieliśmy wobec siebie szacunek jako teammate'i. Tak, i ty to mówisz, który z naszego teamu, tylko ty nie masz szacunku. Jak to nie? No nie. Wjeżdżasz we mnie w Bahrajnie na pełnej w pierwszym zakręcie. Oj, przypadek. A to był przypadek. No, zupełnie. Czekaj, kiedy, w którym Bahrajnie? Bo tych Bahrajnów trochę było ostatnio. No ten, na testowy Bahrajn. Ujoj, w Darkovena prawie walnąłem. Event? Tak, event. Event w Kanadzie, chuchu. A to nie, to tak przez przypadek mi wyszedł ten dive bomb. Late breaka zrobiłem i na tym się skończyło. Ale kubek, wyprzedziłeś mnie i przyłączyłeś się na bota. Ja się wtedy na bota przyłączyłem? O kurde, full bike! Co my tutaj zahamowali się? Darkover! Darkover! Ale ja żyję, ja żyję, o dziwo, jedź! Ten dyskwalifikację dostał jeszcze, za co? Nie wiem. Aha, kubek dyskwalifikacji. A no, nice AMG. You spin me, dobra. Ja się wtedy na bota przyłączyłem po tym dive bombie? Nie, ja mówię teraz o kubku. Ha. Kubajku czy kubku? Kubek. 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 Jest... Z tego pijesz herbatę często. Albo coś innego. Możesz z tego pić równie dobrze. Kawę, chociaż nie jesteś jeszcze za młody. Nie, piję. Co? W takim wieku, kawa? Ile w ogóle ty masz lat? 13. 13? Tak. A wiem, głos ma na młodszego. No wiem, niestety albo tak. Albo to ja głos. Startujemy. Albo to Jambus na starszego. Kurde, kara! Yes! Drive through? Dobra, lepiej od tego ruszyłem, od Clovera. Co ja zrobiłem za start? Już jestem P7! Nie fleksuj się. Muta dostaniesz. I tym cię będziemy teraz szkalować. O, P6, siema, siema. Dobra, Ofi. Co tu się dzieje? MG, czemu jedzie? Wariaty. MG wywaliło ciebie? Bo jesteś duchem. No i essa! Nie. On ma drive-thru. Ale to, że mam drive-thru, to znaczy, że jestem duchem przez cały czas? A nie, to coś ci się stało. No właśnie. No to chłopie, mogę drive-bombować bez konsekwencji. Nie. No tak, szkoda, że nikogo nie wywalisz. Ale dobra, rozjedźcie się trochę, panowie. Mnie Ofi teraz blokuje. Patrzę w lusterka i robi to chyba prawidłowo. No tak. Ja no trzymam tak robi to prawidłowo, to nie ma to. Wiesz? Od razu odbywasz AMG to do refru, czy później? Nie. Od razu? Ha, bo możecie się coś fajnego stać, nie? W tym czasie, w te trzy okrążenia. Dobrze, że nie przypomniałeś. Mogłem zjechać jednak teraz.
No, mogłeś, ale już tego nie zrobiłeś, to trudno. O kurde, nie, ja będę koło P6. Mało mi się zdaje lepszy docisk, bo w zakrętach zyskuję. Ja na tej suchej jeżdżę strategii. Ja też na suchej. Ja zmieniłem właśnie i zupełnie inaczej. Ja też mam suchego setupa i jeżdżę. No ja też mam. Musi być tak naprawdę mokro, żeby się setup sprawdzał. No. Kurde. O dobra, nie. Nie, no teraz utrzymuję tempo. Jak są zmienne, to nie. No. Chyba, że na przykład 2/3 wyścigu i kwalifikacje to jest deszcz, no to dla mnie to jest przykładowo oczywiste. To co, teraz Angie, odbywasz tego drive-thru? Tak. Dobra. To P5 już jest w miarę dobrze. Teraz straciłem, bo trochę się poślizgałem. Ja już coraz stabilniejszy jestem. No i znowu go pocieszyłeś teraz. Ja nie... A skórzak tutaj jest, czy nie ma? Posłuchaj, jeszcze raz i masz muta. To ci gwarantuję. Ej, no ale ja nie chciałem. Chciałeś. No nie chciałem. Chciałeś, zrobiłeś to. Nie. Zrobiłeś to premedytacją. To kurczę, te ograniczenia. Naprawdę nie chciałem. Czy już masz kartę, Darko? Nie, jeszcze nie, ale cały czas, mimo że nie najeżdżam, to nie wiem, jak to jest. Jakieś... Ale na prostych jestem... Już uciekli, kramzy to wypiechu. Ujoj. O kurde. Może coś się powalczy jeszcze dzisiaj. Dobra, Kubica. Daj sobie na wstrzymanie, dobra? Okay. Daj sobie na wstrzymanie, bo naprawdę. Okej. Okay. O Darkoven. Nie wiem, czy ja muszę mieć z tyłu. I mu nie będzie terminowym, będzie ale nie, spokojnie, ja jestem duchem, nie wiem dlaczego, ale przez cały wyścig jestem duchem, więc na pewno się nie zderzymy. Z jednej strony dobrze, z jednej strony źle. No. AMG nie jest niebezpieczny, więc... Nie no, pierwsze tak ładnie i teraz już masakra. Macie jakieś ostrzeżenia? Już kara. Ja już mam karę. Ja właśnie pierwsze dostałem. Oj, Darkoven, tutaj widzę, bardzo szeroko wyjeżdżasz, nic dziwnego. Kurde, co on ma za setup? Kto? Zdecydowanie lepiej się trzyma na deszczu, niż ja. Ofi. No właśnie, ja ci powiem tyle, on mi ucieka dosłownie, ja tylko w zakrętach zyskuję. I to jeszcze nie jakoś bardzo dużo. Ale już tak jak mówiłem... Dobra, ja nie mam problemu, trzymam go 1,5 sekundy za sobą i... No ja, no P6 do mnie traci 4,5 sekundy, więc to już tak troszkę, wiesz... Coś pięknego, jest ktoś mega wolniejszy ode mnie, to nie muszę hamować wcześniej. No. Świetna sytuacja, siema Darkoven. Lewa czy prawa? O. Oj, nie jestem już duchem! A nie, jestem, dobra. A szczęście. Że mi nie zebrałeś tej supermocy. No nie, ale teraz zyskujesz strasznie. No właśnie, bo nikt cię nie blokuje. O, to co, to zrestartujecie wyścig? Nie. No, tak myślałem. Nie no, co ty, to takie pierdoły. Bądź ty duchem, tylko... Tylko jeśli jest taka możliwość, MG, powalczmy trochę. Ale w jaki sposób? A ty czekaj, masz na myśli, że ja będę blokował ciebie, czy ty mnie? Nie, po prostu będziemy się tak nawzajem wyprzedzać. No. Taką mam walkę. A nie wiem w ogóle, czy ty będziesz miał za mną DRS i czy ja będę miał za kimkolwiek DRS. Kurde. Będziesz miał, no tak jesteś duchem. Ale naprawdę, dostałem super moc. Ofi wychodzi zdecydowanie lepiej na deszczu. Ja już w miarę ogarnąłem te uślizgi na wyjściach. Ale ciebie trzymam daleko. Powiedział, że wygląda na to, że robi się już sucho. Jeżdżasz najwyżej. Deszcz powinien wkrótce ustać. Uwagę na czasy okrążeń muszę zwracać. Intery są dalej najlepsze. Dobra, zaczynam łapać trochę już tą trakcję. No ja już łapię trakcję już, znowu gubię trochę Ofiego. Właśnie widzę.
A to tylko dobrze. Ja uciekam P6. No nie, za to! To widać już, że słabnie ten deszcz. No ale jest ślisko jak cholera. Ślisko jeszcze jest, to prawda. Ale już lepiej i tak, niż było na starcie. Ale ludzie muszą mieć mindfucka, że ja w nich tak kurde se wjeżdżam. Dojechałem tutaj do Clovera już. O kurna, ty już tam? Tak, a czy jeszcze za skórzakiem, który jest tam sekundę za Cloverem, nie? Jezu. Już totalnie Offi uciekł. Kurde, nie widziałem punktu hamowania. Wpadłem w poślizg, to jak miałem nie dostać kary, no ludzi. Dobra. Na razie wszystko jest pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą? Deszcz już prawie nie pada. Już nie ma deszczu, deszcz już nie pada. Ale na wierzchnię musi jeszcze wyschnąć. Wiem. Wszystko jest. Green flag. Green flag. Tak, ale już nie spin poszedł. W ogóle deszcz nigdzie nie pada. Wyschnie nawierzchnia i zjeżdżamy po sliki. No oczywiście. I raczej to będą hardy, bo nie wiem, czy co będziemy tu robić. Zależy nie też, które okrążenie. Chciałem ci napisać strategię tego Cool Bike, ale cię nie znalazłem na Steamie. A kurde. No to trochę lipnie. Ja myślę, że raczej Estek będzie, więc medy by były bezpieczne. No, na szczęście ja Esteka nie spowoduję na pewno. Może się rozwalę. Chyba, że się rozwali, bo to jeszcze taka opcja pozostaje. Właśnie dużo osób na bank się ktoś tam rozwali. Czego oczywiście ja ci nie życzę, bo jednak jesteś moim teammate'em. No, teraz Hermazy tego, to udajesz. Ja nie udaję, słuchaj. Jak tam się w pierwszym sezonie Perce bardzo dobrze jeździło i chciałeś mojego powrotu do Merca, to jednak o czymś to mówi. Wtedy byłeś miły. Wtedy teraz... miły. Teraz też jestem. Ojoj. Chciałem, żebym właśnie zrobił. Dobra, Clover wyprzedzony. Człowiek. A raczej przeniknięty. Czemu Clover tak stracił mocno? Chociaż nie, bo ja też jeszcze przed restartem do Clovera mocno zyskiwałem. To już wszystko... Dobra, to już wszystko tłumaczę, bo ja tu Clovera mocno zyskiwałem. Wiecie, że ja... Kurde, ja użyłem 0,2 paliwa. The car behind's catching you at a rate of about 2 seconds a lap. Już ja wiesz, tyle paliwa... Ja aż tyle paliwa zużyłem? Nie, mam 5,40, a startowałem 7 ileś, albo net 8 ileś. Ciekawe. Ja startowałem plus 2,1, a mam 1,4 niecałe. No właśnie. Ja myślę, że takie 12 okrążenie właśnie gdzieś będzie, najwcześniej 10. Dobrze, że teraz nie muszę użerać się z Kubek w ogóle. Słucham? Który jest Kubek? Teraz jest 9, bo go wyprzedziłem właśnie. Dobra. Czyli ty już jesteś 8? Tak. O, powiedział mi Great Mover. Zrobiłem go bardzo łatwo. Bardzo miło z jego strony. Ej, mam pytanie. Tak powiedzieć. Piękny manewr, którego nie widziałem. Ale jak Jeff ci tak mówi, to ja też. Oni tu walczą, a ja ich zaraz kurde przeniknę. O, ty tam widzę z Norbin walczysz, nie? Bo kto tam jest przed tobą teraz, AMG? Ta Maciuś Mac 2. Maciuś? No. No to on już jest siódmy. On już jest siódmy. No, to z Hasem masz z łatwością. Okay, nie wierzę w to. Najpóźniej oba Hasem masz z palcem w dupie. To już jest, jest większy pas już ten, czy mi się zdaje. Ja bym jeszcze nie zjeżdżał, szczerze, na suche. No to jeszcze nie ma sensu. Jak włączą DRS to dopiero. Jak Jeff wypowie strategię.
nową. To wtedy. Ja na DRS zjeżdżam. Wtedy dopiero jak Jeff wypowie. A zaraz się przecież intersliki mi zrobią już. MG, nie masz kawy. No ja już jestem za tobą, Kubica! Jak ja to tak szybko odrobiłem, chłopie? Nie wiem, ja teraz... bo nie musiałeś się w ogóle z nimi użerać. O Jezu! Prawie spędzę. Mam nadzieję, że to nie Darkowen. Ty jesteś w lepszej sytuacji z tym duchem. No, on jest bardzo lepszy. Dobra, ci mi uciekli oczywiście. Ja przypaliłem twojego fastidapa o 1000. Wiesz co? Jak tak Karamstow będzie wygrywał, to mamy mistrza już. No. Słuchaj, on już jest mistrzem, nie ma co, bo on jest... On z piechem jedynie, to o P3 jest walka tak naprawdę w tej lidze według mnie. Piechu jedzie po P2. Jak na razie. No. I że wypowiedział takie i zjeżdżamy. Serio już wypowiedział? Mi wypowiedział. A nie, czekaj, na Intermi wypowiedział chyba. Nie zjeżdża jeszcze. Nie no, zjeżdżaj na Intery, zaufaj mi, to bardzo dobra strategia. Dalej, kurwa. Już nie, czekaj, na 16 okrążenie były Intery jak na razie. Nowa strategia. Kubica, gonię cię. Ja w ogóle nie mogę teraz przyczepności nigdzie znaleźć. To se możesz podganiać. To zdajesz sobie sprawę, że mamy te same opony, nie? No. No właśnie. Ale i tak mam problem z przyczepnością. A ty, Kubica, ty takich pseudo-strategii mi nie podrzucasz, a zjeżdżać na Intery nowe. Bo ja ci po prostu nie ufam i bardzo dobrze, że... A czekaj, ja bym wyjechał 10, jakbym zjechał. Aha, Kubica już miałem po karę już, dobra. To nice. No ja już ja już mam chyba ja już mam bardzo długo karę. A ja tam nie widzę, ale Ofi dopiero dostał. Ofi nie wiem. Wiem. Ja tak tylko na gapa patrzyłem do Ofiego i cały czas rośnie i bardzo dobrze. No właśnie widzę. MG, nie masz prawa. Kupię jestem 9 sekund, daj mi spokój. I tak cię wyprzedzę w tym wyścigu, to jest nieuniknione, więc... Nie wiadomo jak jeszcze na sucho MG, ja ci w tym bardzo kibicuję. Nie wiadomo jak na sucho będzie. Wiadomo, wiadomo. MG będzie cisnął jeszcze bardziej. Na suchy. Ej! Prawda? Co się tam stało? Keramzytowy coś tego uśliznił poleciał. Nie, to... Ale piechu strasznie do niego nadrobił. A ty tam jesteś. Oni cały czas sekundę trzymają. Nie no, patrzcie na mnie, nie mapę. Oni cały czas trzymają. To nie był keramzykowy, to nie był keramzykowy. No widziałem Alfa Tauri na mapie. To Ferrarka była. Ja patrzyłem się tam ciągle. Oni cały czas trzymają około sekundy, MG. Oni od początku trzymają sekundę. No prosta start meta, patrzcie. Niebieska kropka i biała. No tak, no tak jest od samego początku. Tak jest od początku, że oni sekundę do siebie trzymają. No dobra. Bez kitu, ja jadę cały czas za nimi, oni mają cały czas sekundę. Ale się ja fajnie odrabiam do pana Roberta Kubicy. I jeszcze prędzej do mnie. Nie, on mi się zdaje gorsze tempo od ciebie. Chociaż nie wiem. Ja no, że jestem słaby na nogi. Czyli wiadomo, nie Darkowy na pewno. Nie, tym razem to nie, aczkolwiek już wyścigów z deszczu mam po dziurki w nosie. To nie jest ściganie. Tylko jazda po prostu o życie. Nie mają pewności już, wiecie? Tak tylko mówię, jakby co. Plus, Zania, plus deszczu, plusem deszczu jest tylko to, że czujesz się strasznie niepewnie, jak jesteś gównem na deszczu. I uważasz. I uważasz po prostu na limity. A na po prostu slikach czujesz się zbyt pewnie i przez to dostajesz kary. Albo przez niedojebanie systemu rygorystycznego, ale to już pominmy. Albo no. O Jezu. Ja już chyba będę zjeżdżał. Jeszcze nie. Niech zjeżdża!
Albo czekaj, zjeżdżaj w sumie. Opłacić się, no. By zjechał. Nie widzę kto, has jakiś. Has. Ale on wyspinował, więc najprawdopodobniej no, uszkodził się do skrzydła. Dobra, skrzydło musiał uszkodzić. Albo robi, albo próbuje zrobić grandę strategię. Mi już się tył przegrzewa. Kurde, no znowu. Polecam dodawać mniej gazu. Ja dodaję mniej gazu i trzymam się bardzo ładnie dalej. Mniej czy wolniej? Mniej gazu. A jaką masz trakcję? Średnią. No to jak dodajesz po wyjściu mega dużo, no to ci koła boksują, więc musisz... Mniej gazu. Mniej gazu dodawać, no. No właśnie widzę, bo ciągle spinuję teraz. Nie. No Darkę najechałem. Ajajajajaj. Czyli już jest groźna? Cały czas była groźna. Softy, softy już mi proponuje. Softy, softy, softy. Polera, no i w podium. Ja medy. Już można zjeżdżać na te nasiki? Tak, już można. Mi strategię proponował. Softy, softy, softy. Tak, Eram by zjechał. Medy. Kurde, Kubica, ale teraz odrobiłem. No tak, no bo ja prawie wyspinowałem. Medy. No. Czy hardy? Medy, bo jeszcze na bank coś się stanie w wyścigu. A medy są takie uniwersalne, to medy. Go. No. Keramzytowy medy, piechu medy. No czyli mówię. Medy. No to mówię. Nie, piechu na softach jest. Ale ja wybieram medy. Kurde, ale mi się teraz zachciało sikać. No mi się chce od początku. 59% z tyłu już. Oj, Mercedes przyblokowany, czy nie? Tam był double stack, ale nie bardzo jakoś. O, ja, no, te, ja lekko... No, wystartowuj, co to ma być? Ile tu będę czekał? Mapiusz... O, dobra, jestem duchem, czy nie? Nie jestem już chyba. Nie wiem w sumie. Te mety są zimne i trzeba teraz trakcję znowu łapać. Okay, teraz trzeba boksować te koła, żeby je DRS is now online. O Jezu, już zaczynam wyjeżdżać poza granicę toru. Ja prawie teraz wyjechałem. No na każdym zakręcie to już jest jakiś koszmar. Po prostu. No tor jest jeszcze zimny, mi się zdaje. W miarę. Dobra, 2-3 okrążenia będą takie straszne i potem już będzie łatwo. Mhm. Ale Fiemu chyba idzie gorzej. Ja do Fiego zyskuję. Keramzytowy chyba wyspinował. Keramzytowy? Nie. Keramzytowy jedzie cały czas perfekcyjnie. Jakiś Renault. A Keramzytowy jest Alfa Tauri, więc... Cały czas Keramzytowy i Piechu jadą blisko siebie, więc... Ja w ogóle tam piecha nie widzę, zobacz. Piechu jest drugi cały czas. Za Keramzytowym. Sekundę. A no widzę. O Jezu, co ja zrobiłem? Ej, AMG, ja teraz zyskiwałem nad tobą. Zyskałem, mi się zdaje. Dobra. Myślę, że kwestia czasu, żebym Ufiego wyprzedził. O, bo ja Airsu w ogóle nie używam, ale jeśli nazywasz... Ale nieważne. Ja też nie używam. 2-6. Czy ja tylko że Airsu używam na prosty? Tylko na DRS używam Airsu. Szczególnie na prostej startowej. Ojej. Bo tam to naprawdę RS pomaga, jeśli go użyje. No. The gap behind us is 18.6 seconds. Fuel target is plus 2. Let's move to mix 2 or 3, please. Zaraz pozycję odzyskam. Którą straciłem. Ja mam już 3-0 paliwa. A ja mam już plus pół tylko? I co, i dalej mówisz, że takie głupie jest branie plus 7 paliwa? Ale nie myślałem, że ten tor tak zżera paliwo. Ja wiedziałem.
No, to byłeś przygotowany. No, troszkę. No to nie, to musi być safety car. Use your overtake button for more power. We need to push. Będzie na bank. Nie ma bata, że to się rozpadł. A może ty? Nie, bo ja mam wysoką pozycję. Ja też. A czemu? Zapomniałem, że ty jesteś za mną zaraz. Ale dobra, ja zaraz będę trzeci. Bo już... Ja też do niego zyskuję. Gonię Ofiego. Już Ofiego gonię. Ja też. Toż mu nie służy ten suchy tor. Jemu nic nie służy. Ojoj. A specjalnie jeszcze tak późno zjechał. Nie no. Co? Ja tracę sekundę do fastyslapa, nie jest źle. Kurde, drugie ostrzeżenie, niedobrze. No ja już mam dwa w trzecim. Tak jakby w tych 3 sekundówkach już mam dwa. Aha, jeszcze masz kolejne dwa i 3 sekundy. No zaraz dostanę. To nie, to ja nawet jednej kary jeszcze nie mam, więc jeszcze jest okej. Ojoj, ale dowalił. Jeszcze nie, ja tracę strasznie paliwo. Będę musiał mieć takie okrążenia, na których po prostu oszczędzę paliwa. Chociaż stracę ich bardzo dużo. Myślisz, ja mam 2,7 paliwa. Myślisz, że trochę tracę przez to? Tą sekundę? Na bank, nie? Tracisz przez paliwo to dużo. Ale na prostych za to zyskuję. Ja do was we dwóch zyskuję. Przed chwilą do Ofiego 8 sekund traciłem. Dobra, po prostu ubogie na zakrętach i to będzie strategia na to. No. Ja nie wiem, czy się nie pokuszę, żeby dojechać na medach do mety. O Jezu, dobra kara. To the car in front is 13.2 seconds. O nie, skupiaś na tym paliwie i teraz... Time penalty for that last incident. Aha. Nie ciesz się, bo muta dostaniesz zaraz. Ale ja mówiłem aha. Aha, okej. Okay. O, gościu jest jakiś posrany. Kurde, ja się poprawiłem w tym sektorze. Mam problem z paliwem. Już masz? Okay, box, we're adjusting the strategy, come in this lap. No. Ja mam plus okrążenia teraz. Ale jeden do Ofiego, więc zaraz przy tego dogonię. Ja tracę sekundę do fastest lapa. Dzięki Dark Owen za DRS. Go now. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Co się stało, AMG? Wiedziałem, że tak się stało. Zawaliłem się. Mam nadzieję, że to safety car. Bo my wedy wtedy były brane. Po prostu. Nie ma safety cara. No. No za co no? Nawet wirtualnego nie ma. Ja już mam 6 sekund. A ja nie mam DRS-u dalej do Ofiego. Hej. Jeśli nie behave yourself from now on, we're gonna end up disqualified. 1.19 zrobiłem. Ja też 1.19.8. Ha, to szybciej pojechałeś. Ale ty masz mniej paliwa też, nie? O dwa okrążenia, mam 2.25 teraz. To też robi swoje. O, tutaj dużo zyskuję. To było mądre. Nie! Nie znowu! Nie, kurde, nie! No i teraz jeszcze muszę do ciebie zyskiwać. Fuck! Nienawidzę tego zakrętu. Po prostu go nienawidzę. Rozumiem.
Nienawidzę tego szmaciarskiego kurwa zakrętu. Po prostu go nienawidzę. No, to jest jeden z najgorszych zakrętów w F1. Chyba teraz muszę agresywnie jechać. I jeszcze do tego patrzeć na paliwo, więc jestem w podwójnej dupie. O Jezu. No, jestem w takiej, że jak jeszcze jedną karę dostanę, to bajo bajo. Ty masz jeszcze chyba opony przegrzane, nie? Ja? No. Darkoven, jakim cudem ty masz 29 Nie pytaj! Kary? Ty miałeś na Francji tyle AMG, pamiętasz? Tak, ale to było na klawie stałe. Dwie są za aleję serwisową, także czekaj, jestem, wiesz... Fuck! Kolejna sekund. Darkoven, no nie, nie tego. Nie dostań desku. Bo będzie średnio. A ja muszę cholera nadrabiać znowu do opiego i do tego. I teraz jeszcze do Kubicy do tego. No i tu mamy podobne tempo. Właśnie, tu jest jeszcze kolejny problem. A czemu Kubica wyprzedził cię, kulbaj? No bo on wyspinował. I jeszcze dostałem drugą karę do tego. O, czyli już mamy porówno. Mi tak nie przeszkodzi w tym, żeby cię wyprzedzić. Nie wiadomo. Oj. Różnie będzie. Nie wiesz, jak będzie w wyścigu. Trzymam to pod wpół na razie, paliwa. Ej, Darkoven... 18700. Darkoven, ty jeździsz na pełnej trakcji? Nie. A na jakiej? Na średniej. Ja muszę pedały ustawić, bo bez trakcji... Że to cholerne paliwo, nie mogę go dogonić. Wywala mnie cały czas, jak naciskam tylko gaz. Który ewentualnie może się rozwalić? Po safety cara. Czy AMG już nie, bo już AMG się niestety rozwalił i safety car przy tym nie było. Współczuję. A ja paliwa nie mam. Ja już zaczynam oszczędzać. A i tak Ofiego się goni. A nie ty mnie doganiasz, to nie mogę. Może jest jeszcze nadzieja. No chociaż na 4. Dawaj Kulbej, wyprzedzisz tego Kubicę. To mi 15 okrążeń. Zrobię to. A ty bez jeździsz AMG czy Z? Ze średnią. Aj kurde, teraz błąd popełniłem. A ile ty masz ersu? Zero! To mi tak nie przeszkadza, bo... Kurwa, jak to zrobiłem? O, Darkoven 32 sekundy kary, ale bez dyskwalifikacji na razie. Na razie. Tak właśnie zawsze katuję ten RS do zera. Ale nie przeszkadza mi to w jeździe w ogóle. Ten zakręt bardziej przyczyna i ten w prawo. Ale ty kurwa, jak widzę, bardzo mało wykorzystujesz limity toru. Dlatego jesteś wolniejszy. O kurde, tylko o. Pół sekundy do fastest lapa tracę. Tutaj, tu zyskuję do tego najwięcej, do Kubicy. Oj, dobra, nie ma ostrzeżenia. Unieważnienia. Skwala mi się mieli cały czas. Nie ma ostrzeżenia. No dawaj tego Kubicę, dawaj go! Ale czy ty możesz być ciszej? Nie, nie mogę być ciszej. I ty mu nic nie zabraniaj, to jest... Kibicuję swojemu teammate'owi. Dokładnie. To jest naczelnik tego serwera, najwyższa ranga. Blue flag, blue flag. Jest jakieś pytania, Robercik? Tak. Dawaj podiuma. Co ci dać? Podiuma. Nie mogę ci tego dać. Aaa, to idź pan. Ten zakręt cinasz po prawej. Jak się odzywa do naczelnika? Gdzie jest szacunek do tak naprawdę króla tej ligi? Okay, you have wing damage. This will be a major performance impact unless you box for a new one. A new strategy is available on the MFD.
Dobrze, kurwa. Zara go dogonisz. Kurde. Tylko bez takich błędów. I takich też! Boże! Za szybko gasić. Na softy będzie trzeba zanieść. Ten sektor jest mój. No tutaj przyznam tak. O Jezu, jeszcze błędy popełniam. No to ewidentnie. I dobra, jestem o tyle wygrany, że za Renuwą będę miał DRS. Ja za sobą miał DRS, więc... Ej, co jest keramzytowy? Wygrywa ten wyścig, wiem. Nie, u mnie przez chwilę Piechu miał 20 sekund straty do keramzytowego i odrobił to w jakieś 7 sekund. Wyprzeć go. Zrobić. Chyba fajnie, AMG, zrobię to. Czekam na to. Zaraz chodzi moja sekcja, więc zaraz to zrobię. O Jezu, ostrzeżenie. Tylko robię na ubogim, więc... No ja teraz też oszczędzam. No też i tak. Robię! No kurna, no teraz w tym momencie... No widać Robert Kubica, pod presją, ścinasz. Oj! Tam jak za szeroko wyjedziesz, to nie wracaj szybko na tor, bo dostaniesz unieważnienia, a jak przejedziesz się trochę poza, to nie dostaniesz. W końcu tutaj. Jak pali Ersa Kubica! Chyba się całego spalił. Nie. Kurde, nie uda mi się na tym okrążeniu. Chyba, że błąd popełnię. Chyba, że błąd popełnisz, w co oczywiście wierzę. Nic nie mam zamędza. Taką nadzieję. No nie mam to, taką no, nadzieję, dobra, nie obrażę Jadmina. Dobra, teraz masz spinować tutaj. Dobrze, że zrezygnowałem z jechania na tej tarce. O nie, kurde! Blue flag, blue flag. Znowu ściąłem tą szykanę. Jakoś bardzo nie zyskałeś w tej sekcji teraz. No nie, już no, softy, 1-7. Nie przekroczyłem! Ja tam też dostałem za to samo. No nie przekroczyłem! Chłop, ja cię tak bombuję, to już naprawdę rzygać mi się chce już. Co to za blokowanie? No co? Nie, może tak zrobić. No właśnie, ty zrobiłeś dajwa z kilometra. Przecież dojadę, zobaczysz. Nie, wolę nie. Cool bike, bo zaraz będzie 12. Wiem, że zaraz będzie 12, ja się tego boję. Ja też zaraz dostanę. Tylko że ty 9, a ja 12 już. Aha, bo ty już masz 9. No tak, bo ten tor, znaczy ten system rygorystycznie jest uszkodzony. A to już niestety nie dojebanie kod maty. Nie wolisz mi odpuścić się dogonić Ofiego? Patrz. Nie odpuszczę ci. Jaki to ma sens? Przecież ty go nie doganiasz. Dogonię go zaraz. Tak. No tak, no bo muszę R teraz używać. No. Gap to car in front is 35.8 seconds. Bierzesz go teraz, cool bike! No ciśnij tam! Biorę, kurde!
Nie, tym razem dziadek o ty. Może go wyrzucił. Tak by ci nie miało, ale... Nie tym razem dziadek go. Ja ci zaraz dam. To spróbuj mnie... Kubita się wkurzył, patrz teraz. Teraz cyk unieważnienie. No nie, no nie dostał. Spróbuj mi tylko coś zrobić. Blue flag, blue flag. To nie macie tutaj widzę. Co to kobieta było? Nie, musiałem, bo bym sobie skrzydło na nim rozwalił. Zawsze go dohamowałem. Ale że ty nie dostajesz za to ścięcia? Właśnie też się zdziwiłem. To darkowe. Dobra, teraz dostałeś. Cool bike już ma 9. Teraz na spokojnie, cool bike. Oszczędzaj Ersa, ma tyle samo ile ty. Wyjeżdżasz dobrze, spierzesz ostatniego zakrętu i on cię nie wyprzedza. I dobra, teraz się nie wyprzedzi, bo już się zrobił.